Jo. Chodź na wycieczkę. Zapraszamy do środka. No. Kucie. Kawaii. Jesteśmy w Atami. Alergia męczy, Aiko, nie może zdjąć maski wizowej. Początek także i sezonu na alergię w Japonii. Kafun Shot się nazywa, Aiko jest uczulona na sosnę. Ja też w sumie jestem uczulony, bo ostatnio też mnie swędzi nos i oczy, więc już biorę leki. Ale Aiko ma gorzej o wiele. Patrzcie, tuż przy stacji jest Ashiyu, czyli onsen dla stópek. Nie mamy lęczynka dzisiaj. Wow, no. I dzisiaj na wycieczce z nami jest Rin-chan. Rin-chan. Jej, wreszcie wycieczka spłynęła. Skakujemy. Rin-chan było spoko w pociągu. Czoto kiun kiun szta kiedo. Ale nie ma problem. Nie chcesz wody? Nie chcesz? Nie. Dawno mnie tu nie było na kanale. Pamiętacie mnie jeszcze w Gizowie? Ostatnio dużo pracuję jako przewodnik turystyczny, bo wróciła turystyka do Japonii, więc Aiko przyjęła kanał. Mam nadzieję, że wam się odcinki podobają. Jestem dumny za Aiko. Dużo nagrywa vlogów. Będzie jeszcze ich więcej. Kupiłem nawet nowy komputer dla Aiko. Maca Mini M2. Żeby łatwiej jej było montować odcinki, bo były problemy jak montowałem na PC-cie i na jej MacBook Air. Więc kupiliśmy jej nowy komputer. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie więcej odcinków szybciej. Cinek, chodź na rączki. A zobaczcie, jaką ma ładną tutaj kokardkę, muszkę taką. Kore moratta no shampoo ni itta to. Przystojnie, no. No. Kawaii. Ale się cieszy piesek, że w końcu i na wycieczkę jedziemy, tak? Razem jesteśmy, wreszcie. Aiko, co tutaj jest? Tutaj w Atami no chyba niewiatter shoutengaide ironna omiyage toka oishimono ga uttemasu. Czyżby dzisiaj był kolejny gastrovlog Aiko? Pewnie tak. To się skończy jak zwykle. Dobra, Rinek, wracasz do pudełka, żebyś nam tutaj nie uciekł. Tyle smacznych rzeczy jest, to ci kusi, co? Rin-chan, gomenne, nie, bo koko minna tabemono tabetete. Rin-chan, nie, mosi dareka no tabemono totte shimattara, daijiken ninarutara. O, onsen manju. Podgrzewane ciastka manju. Takie parze. No. Hai, dozo. Arigatou gozaimasu. じゃあね。ねとこ。チョップを。スマチネコ。バルトミエンキ。うん。ロスプーチャーシェウスタン。うん。あ、どこどこ。うん、あば。これが Atami to bardzo znany kurort nadmorski. Są plaże, gorące źródła, ryokany, piękne góry i także dużo dobrego jedzenia, tym sushi. Haro. Kawaii, arigato. Idziemy do ten sklep. Dobra, co tu mają? Też ciastka, niespodzianka. Ciastoka z goma? Rin-chan, co chcesz jeść? Jabłko. Inny grzecznie robi zakupy. Smaczniego. To jest Atami no miejbuc no dai dai to jest mikanga.
入ってますね。このみかんの酸味がすごい美味しい。あ、パニカルバッケしてプシニョーソドナス。あの、オプスウガ？これあの、杏仁豆腐。杏仁豆腐、おぉ。A jako w siódmym niebie, dobre jedzenie, będzie dobry vlog. Co teraz jemy? Teraz guma daifuku. Kore, zaryo wa simple de, tenkabuts toka, ano, mattaku haitte nai desu. A super, z sezamem. Tutku fasola adzuki, bardzo słodkie. Mocny smak sezamu, przepyszne. Takie wagashi japońskie słodycze uwielbiam właśnie. O, onsen. Onsen? Prawdziwy onsen, tak. A, onsen dla rączek, tak? O, ale gorąca woda. Ale pączki ładne. Co to za ludzik? Marinian. Marinian. Lokalna maskotka chyba. Tak, tak. Z Ito? Chyba Ito. I najpierwsze hanami. To są atami dzakura, sakury z atami. Kwitnące na początku marca, ale piękne. Rin-chan wolę jedzenia. To tak jak ty, Aiko. Teraz już czas na lunch, więc jedziemy do restauracji. Rinek też idzie? Też. も一緒に入れるレストランを見つけました。豆ブキ。見て、なんかこう言葉って先生かい？シュペル。待って。Jedzenia dla psa i Nincia ma woda. Jest woda? Właśnie, gorąco, pij, pij. O, komuś się chciało pić bardzo. Winek, co zamawiamy? Tuńczyka chcesz? Itadakimasu. Nincia ma to, żeby tam wierzył para, nie? Teraz jesteśmy w świątyniu Kinomiya. Czyli jest bardzo, bardzo popularna w Atami. Ale piękny ten lasek. Taki mini lasek bambusowy. To drzewo jest naprawdę gigantyczne, o ponad 2000 lat. Po japońsku takie drzewo nazywa się kusunoki. Drzewo kamforowe. Kusunoki, czyli drzewo kamforowe. To najstarsze drzewa kusunoki w Japonii. Ja, można się na tym położyć, żeby mieć lepsze ujęcie na drzewo. Spójrzmy. O, faktycznie. Niezłe ujęcie stąd. Aiko, chodź na chill out. Na razie schowaliśmy mu dzióbek, bo się zbyt emocjonował wszystkim. Fajny widok, nie? Fajnie, bardzo fajnie. Przyjemnie tutaj. Aiko, dobranoc. Dobranoc. Świetny jest ten taras, na którym można zrobić zdjęcie z tym ogromnym drzewem. Jest kolejka, żeby tutaj stanąć. A
私の神社での過ごし方のおすすめはぼーっとすることです。こういうあの神聖な場所で、しかも自然の中に ある場所っていうのはものすごく空気が気持ちよくてリラックスできるので、別に神道の神社じゃないからお参りしないからっていう人でも中に入ってぼーっと過ごしたりなんか瞑想したりするのおすすめです。Grzeczny? Grzeczny będziesz? Słuchajcie, ta świątynia ma kawiarnię. O, coś dla ciebie, Ajko. Ja bardzo lubię. Chowamy się na chwilę, idziemy do kawiarni. Taka dżindża nagame nagara, kofi ga nomeru kafe na aru basho nante hajimete da to omoimasu. こんな場所なかなかない。Jest i konkurencja. Niestety nasz rynek, pomimo tego, że mamy co tydzień z nim zajęcia razem z behawiorystą, to wciąż się stresuje, gdy widzi inne psy i zaczyna szczekać i odbija mu. Jest już lepiej niż na początku, ale no wciąż reaguje, więc musimy bardzo uważać, jak gdzieś w pobliżu jest inny pies, bo zaczyna wariować. Jeszcze nie. Daj mi jedzenie, szybko człowieku. Nie. Jest. Inek, spokój, wyluzuj. Jest. 今実際にじゃ他の犬いることに気づいてて見えてたけど、撮影の間吠えてなかったでしょ。すごい成長してる。Good boy. Jesteśmy już na dobrze. Świątynia, ale tutaj też kawiarnia. Same kawiarnia, jak to jest kawiarnia dżindża. この神社ね、すごいビジネスうまくいってると思います。Business is business.Chyba tam jest nawet maleńki zamek na wzgórzu z pięknym widokiem. Jednak wiele z tych hoteli ma wrażenie, bo tam i tu już pozamykana jest. Takie rudery same pozostały. Jest tyle innych popularnych miejsc teraz, że po prostu zmniejszyła się ilość turystów w porównaniu z tym, co było w latach 80. czy 90., nie? To też jakaś rudera. Haj, kioda nie! Już opuszczona jest. Fryzjer. Naszego dnia odeszliśmy na wybrzeże przy plaży. Piękne sakury, Aiko! Cudownie to wygląda. Ten sakura nazywa się Okan Sakura. Sakura na zimie. Jak sami widzicie, wiosna już nadeszła. Piękne sakury zakwitły, bardzo nas to cieszy. Ja obecnie troszkę mam dużo pracy jako przewodnik. Jeśli potrzebujecie przewodnika, to piszcie do mnie. Link i adres mailowy podany na ekranie. Więc troszkę mnie mniej jest na kanale. Aiko przyjęła kanał, nagrywa dla Was vlogi. Mam nadzieję, że Wam się podobają. I chcieliśmy także zrobić specjalną wiosenną promocję u nas na Patronite. Wysyłamy pocztówki, sakurowe pocztówki wszystkim naszym patronom nowym oraz obecnym, którzy jeszcze nie otrzymali pocztówek, bez względu na poziom wsparcia, więc od dyszki można otrzymać piękną pocztówkę z Japonii z sakurami. Zapraszam serdecznie naszego Patronite'a. Dzięki Waszemu wsparciu powstaną później kolejne serie podróżnicze po Japonii, bo kamper powinien powrócić do nas w kwietniu albo w maju, bo jest teraz w warsztacie na krótkim remoncie. A patronite'ową paczkę w tym miesiącu otrzymuje Piotr Wrzeciono. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału od 3 lat. Paczkę wyślę już wkrótce. Co miesiąc wysyłamy jedną paczkę z Japonii do jednego z naszych patronów. Dziękuję wszystkim za wsparcie, Patronite. Aiko, dobre? Dobre, bardzo dobre. Otsukare sama des. Dobra robota. No, amae mono tabenaito. Aiko już się zmęczyła, koniec baterii. Przysiadła z ciasteczkiem.